Dzień dobry moi drodzy, cześć, witajcie. Tu znowu Gimper, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Zagrajmy w spor. Od poprzedniego odcinka udało mi się naprawić to co zjebałem i zaraz wam pokażę o co chodzi. Przede wszystkim weźmiemy to. Dobra. Słuchajcie, udało mi się zrobić neutralne stosunki z Groksami, ale te niewdzięczne cwery dalej mnie atakują. Stwierdziłem, że trudno. Stwierdziłem, że trudno póki co. Ale no, żeby mieć z nimi takie stosunki, na których nie będą nas atakować, musimy z nimi zawrzeć sojusz. Żeby z nimi zawrzeć sojusz, bo doszedłem do wniosku, że to będzie najlepszy sposób na dostęp do centrum uniwersum, biorąc pod uwagę, że ja nie wiem jak tam polecieć dokładnie. Próbowałem będąc atakowanym dolecieć i raczej powiedzmy, że słabo mi to szło. Więc będziemy się chcieli z nimi sprzymierzyć. Natomiast w tym celu potrzebujemy poniszczyć troszeczkę planet, bo Groksowie bardzo lubią jak łamiemy generalnie te przepisy, tak? Jak rozwalamy planety i to nam boostuje z nimi relacje. No ale żeby móc niszczyć planety, musimy kupić rakiety do niszczenia planet, 4 miliony każda. Więc potrzebujemy zebrać trochę hajsów. Więc aktualnie wracamy do naszej galaktyki i będziemy się tu bawić w bardzo dużo handlu. Celem najzwyczajniej na świecie zakup posiadania pieniążków, nie? Żeby kupić. Dobra. Zobaczmy co tutaj się dzieje. O, tutaj strasznie się wszystko wali na tej planecie, widzę. Wymiera gatunek po gatunku. Idziemy tych rozwagi z tych piratów, oni uciekają, dobra. Wymierają gatunki. Trzeba wybić te zarażone stworzonka biedne. Trafiłem, nie trafiłem się. Dobra. Okej. Strasznie mi się tu planeta popsuła przez to. Tutaj coś jest. Dobra. Gdzie dalej? 2 minuty jeszcze mam. Dobra. W tę stronę, przepraszam. Tu. Ojejku, nie widzę nic. Zaraz sobie jeszcze gorzej rozwalę, jak jestem tu gdzieś był. Tu. Dobra. Zapobiegnięto. Wola jola. Te rakietki potrzebują, planetobójca. 4 miliony. Razy 5. Czyli potrzebujemy 20 milionów zebrać. Ojejku, ale tu mi się spsuła planeta trochę, no nic, bywa. Więc moi drodzy, generalnie latamy za przyprawą. Zbieramy jej dużo i sprzedajemy jej dużo, żeby zebrać na te planet bastery. 20 milionów, nie ma łatwo. No ale myślę, że sobie poradzimy. Zajmie nam to za 2 odcinki, ale powinniśmy zebrać, jeżeli będziemy odpowiednio dużo przyprawy po odpowiednich cenach sprzedawać. Okej. Świetnie. Okej. Może u jakiejś innej nacji dostaniemy takie rakiety? Chyba nie. Groksowie nie handlują, więc u nich nie dostaniemy też. Tej żółtej mam strasznie dużo przyprawy. Pilna wiadomość. A, na miniasie też mi się coś dzieje niedobrego. No dobra, zajrzyjmy tu w takim razie. 30 fioletowej. Ale im tu pomóżmy, bo ojejku. Z T3 mi przecież zaraz zejdzie. 15 sekund chyba nie zdążę. No nie zdążę, nawet mi nie pokazuje już, nie? Ja pierdzielę. 0 na godzinę. Delorestacja, wyginął gatunek roślin. Spadło na T1, a to jebać tą planetę. W takim razie niech wypierdala. Jestem planetę w plecy. Z fioletową przyprawą w sumie, to nie wiem czy to tak warto jebać, ale
Trudno. Zdarza się. Teraz to już nic nie poradzę. Nie będę woził kurna roślin tam. Nie jestem rolnikiem. Samym w dolinie. Jestem rolnik, 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 rolnik. Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. Okej. 85 żółtej. Na Lajosie jest 5 czerwonej. Standardowo. Gdzie jestem? Tutaj mi się 50 uzbierała w tym czasie, co mnie nie było. 37, bardzo sympatyczny też. Pięknie, jakie ceny. Śliczne ceny. Prawie, wow, no prawie na pierwszą rakietę nazbierałem od razu, po jednej rundzie. Może nawet nazbieramy zaraz. Ślicznie. Jakie piękne ceny. Śliczne ceny. Bardzo mi się podobają. Jednego planetobójca mam. To prawie jak dobre stosunki z Greksami, nie? Czego się nie robi, żeby z tymi cfelami sobie podreperować? Szóstka. Dobra, wejdź to. Tej niebieskiej i tak nie wydobywam. Okej. Tu zajrzymy. O, tu też 20 żółtej do zabrania. Ulelelela. Dobra, Demeter 2, tutaj jest czerwona, to na pewno. 30 czerwonej przyprawy, zawsze na propsie. Można zajrzeć do tych. Może którzyś mają też te rakiety i oni by je mieli po 2 miliony. No, chyba słabo z dostępnością ich u innych imperiów. Szczególnie tych pokojowo nastawionych domyślnie raczej, nie? Tak mi się wydaje. Jedno jest pewne, że przed sprzymierzeniem się z Groksami będę musiał tych wszystkich tutaj ziomów powybijać w otoczeniu mojego imperium i przejąć ich planety. Dlatego że oni mnie wszyscy zaatakują. Sprzymierzenie się z Groksami powoduje, że wszyscy chcą nas zniszczyć. Nie rozumiem czemu zupełnie. Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego, ale no tak to wygląda. Kolejne dawki żółtej przyprawy. Czwórka, no. God damn it, son. Nie będę kupował układów. Siódemka. Może niekoniecznie. Może niekoniecznie za siódemkę chcę sprzedawać cokolwiek. Ale tutaj sobie zajrzę bardzo chętnie. Po troszeczkę przyprawy. Będziemy latać tylko po tą przyprawę dzisiaj w tym odcinku. Niestety. Ale to jest coś, sprzymierzyć się z Groksami. Muszę przyznać, że jaram się. To jest jakiś fajny questik do zrobienia. A ta minia z niego wypierdala. Trudno, zdarzyło się. Byłem za daleko od domu. I nie udało się uratować. Ojej. Wola jola. 32 tysiące, ślicznie. Z tego co wiem, aby lepiej zaprzyjaźnić się z Groksami, powinniśmy też jakichś właśnie takich mutaczy zadowolenia użyć w ich kierunku, ale nie wiem dokładnie które to, żeby poprawiły się stosunki z ich imperium. Ciężko mi stwierdzić. Będę musiał o tym doczytać. Chyba. Tu mają samą czerwoną przyprawę, więc może tu. Pięknie. Ślicznie, mam na kolejną rakietkę. Idziemy kupić, nie? Chociaż zastanawiam się, czy teraz nie lepiej mi będzie zacząć już rozwalać te imperia. Demeter druga, zajrzymy. To brzmi jak jakiś pomysł, nie? Żeby zacząć rozdupczać te imperia.
Zaczynając od jakiegoś najmniejszego. Wszystkie są równie duże. Ale jakbym ich poprzejmował, to bym miał dużo. No co mnie do i tak bym musiał te plenty porozbijać w jakieś kolonie, nie? Duże. Zresztą mają zielone. No i nie miałbym. Znaczy no mógłbym handlować między swoimi planetami, nie? Więc to ewentualnie tyle. Chociaż rozwalenie tutaj tych wszystkich raz to nie będzie takie trudne zadanie wcale. Nie oszukujmy się. Tylko to jest dużo zabawy, nie? Potem w ulepszanie tych wszystkich przejętych kolonii. Niestety. Ewentualnie można by kawałek odlecieć i zbudować sobie jeszcze jakieś placówki w tym czasie, kiedy no tutaj będzie się zbierać wszystko, nie? A w tym celu dobrze by było mieć kolonizatrony i magazyny, nie? Bo jakbym przejmował, no to tylko te trójki wtedy. Nie ma sensu innych planet. Znaleźć jakieś imperium i ich rozpierdalić, nie? Po prostu. Tych brzuchaczy mógłbym nawet. No, mógłbym ich tak załatwić w sumie. Chociaż oni są tacy sympatyczni, no nie wiem. Żadnych ciekawych cen, widzę, nie chcecie handlować. Planetobójca. Dwóch mam. No, rozwalmy tutaj ziomków. Raz. I rozwalimy tutaj ziomków dwa sobie, co? Zielona, niebieska i niebieska przyprawa, świetnie. Zacznijmy. Planeta T0. To będzie jakieś mega proste. Całkiem sympatyczna cena. Kupię kolonizatrony jeszcze zanim was rozdupczę. Ślicznie. Bardzo sympatyczni z was mieszkańcy, muszę przyznać. No to lecimy. To pułapka. Słucham? No to i tak było T0, więc tu nie było wydobycia. Więc jakby jebać to. A lecimy tu. Tu może jakieś lepsze... A to zobaczcie. Rozdupczenie im planety. Ojejku, to ja tylko jedną planetę będę miał. No dobra. Bo tutaj są dwie T0. No niech będzie. Okej. Kureta czwarta jest nic nie warta, że tak zarymuje. Lecimy w takim razie na Minerwę trzecią. Aha, to dalej nam się stosunki aż tak nie pogorszyły, żebyście wojnę mi wypowiedzieli. Zajęliście jeden z naszych układów. Minus 100, a mimo tego takie dobre stosunki są. No dobra. Niech wam będzie, że chcecie być pokojowo nastawieni. No teraz już nie. Całe szczęście. Biała flaga, co? O, dobra. Trzeba było ich zostawić. Pilice rozłączamy. Okej. Kolejne miasto. Jak dobrze jest mieć tarczę. Mega miotacz automatyczny włączymy. Piękne bomby, piękne bomby. Zdobyte miasto, tak? Biała flaga, dobra. Im więcej kolonii uda mi się zdobyć, tym lepiej. Ojej. Myślę, że nie bardzo wam to idzie. Ta wojna. Tu niestety walczyli do końca. Nie chcieli się poddać. Ale ta tarcza długo działa, nie? Dobra, już. I tutaj teraz. Jeszcze raz. Przejmij miasto. Zajmuję to miejsce. Dziękuję. Czyli mam... Dostałem z trzema koloniami. Fajnie. Jaram się. Imperium Brzuchacz zostało rozwalone, także tak. Polecimy sobie i posprawdzamy te kolonie tutaj. Ojejku, tylko nie bomba. Chyba walnąłem bombę w swoje te... No nic.
Dobra, no niech tak będzie. Nie wygląda to źle. Magazyn przyprawy oczywiście. Okej. I tutaj lecimy też. Troszkę rozbudować. Tutaj są bardzo nieszczęśliwi. Tutaj się najbardziej opłaca. Ale znacznie zmniejsza wydobycie, ale to tam. Nieważne. Grunt, że mamy fajną planetkę. Gdzie będzie mi się wydobywać niebieska przyprawa. Okej. Czyli tyle, tu żeśmy rozdupczyli. Nic z tego nie przyszło więcej. Tutaj te trójek nigdzie nie ma. To lecimy tam rozdupczyć. Tu jakieś cweluchy też są. Przede wszystkim ci mi się nie podobają, bo oni byli bardzo niedobrze do mnie nastawieni. A widzę, że mają fajną tę dwójkę z niebieską przyprawą. Więc na pewno się tym zajmiemy. Nie, już! Dobra, już wywiesili flagę. I lecimy tak samo na Morąg. Przejmij miasto. Zajmuję to miejsce, dziękuję. Magazyn od razu. Fuck, wracaj i magazyn postaw od razu. To jest jakaś podstawa. A, nie odlecę, dopóki się nie zbuduje. No dobra. Spoko. Sprzedamy od razu przyprawę. Chyba po dosyć małej cenie, ale myślę, że okej. Okay. Fajne zajęcie pomiędzy zbieraniem przypraw. Rozwalanie imperiów, ponosząc praktycznie zerowe koszta, no nie? A oni tu mają więcej planet i to na fajnych tierach. I to z fajnymi przyprawami, podoba mi się to. Polubiłem wasze imperium, miśki. Teraz będę miał tarczę na nowo. Zresztą czym ja się przejmuję, mając planetobójcę i w ogóle wszystko. Nie mam planetobójcy, to nie użyję na nich, ale... No dobra, dzisiaj nie chcieli poddać. Niech im będzie. A, ci też, no dobra. Czyli dopuszczamy kolonizatrony. Dwa. Dobra, później to ogarniemy. Tak czy siak ta planeta jest moja. Imperium 4. Świetnie. Gorący obłok próżniowy, zimny. Obłok próżniowy. Łamacz językowy. Obłok próżniowy. Te dwa kolejne z niebieską przyprawą. Wspaniale. Bardzo lubię zajmować takie małe, fajne planetki. Bierzemy mega bombę i rozdupczamy miasta. Dziękuję. Jedna bomba starczyła. Czyli wy się nie chcecie poddać, raczej, tak? Wy się raczej nie poddajecie. Dobrze. Przejmij miasto. Oczywiście, że tak. Nie, więcej zyskam niszcząc was, tak myślę. Poprzejmuję wasze planetki, aż was rozdupczę, gnoje. I został jeden układ. Tutaj. No dobrze, śmiało, powalczmy. Czerwona ta przyprawa, więc tutaj mógłbym nawet im tier zmniejszyć, ale po prostu włączę sobie tarczę i tyle. Biała flaga, dobra. Lecimy do kolejnego miasta. Obce statki plądrują mi miasto, zaraz się tym zajmiemy. Dobra. Kolejne miasto. Bardzo dużo miast tutaj mają, więc to mi chwilę zajmie, niestety. No to nie chcieli skapitulować. Bardzo wytrwale walczyli. Bardzo duży props dla nich za odwagę. Prawie jak kurwa w powstaniu warszawskim, gdzie nie walczyli. To się ceni, jak wiemy, szczególnie w Polsce. Jak się dzielnie walczy, ponosząc klęskę. Tutaj kolejne. Ej, tu możemy całkiem sporo tych poprzejmować. A, tu jest już zajęte przez nas. Cztery miasta się poddały.
I kolejne moje. To w ogóle tak łatwo idzie. Zero oporu z ich strony. Oj! Myślałem, że teraz ostrzeliłem bomb za dużo, niestety. Poddało się. Jeszcze dwa miasta przed nami. Na Hitlessa 8 zaraz trzeba będzie polecieć, żeby go obronić. Okej. To się raczej nie chciało poddać. I tak mamy tutaj 6 kolonii. Także całkiem spore wydobycie czerwonej przyprawy, tak myślę. No to widzę, że całe siły obronne skupione w tym miejscu. Przejmij miasto. Wyeliminowani. Puścimy sobie jeszcze tutaj gdzieś magazyn przyprawy. Rozwaliłem to imperium, zaraz sobie rozwalimy to tutaj, co jest obok też. Słuszna decyzja, że się poddaliście, myślę. Ślicznie dziękuję. No to jakiś stateczek piracki. W tym momencie już piracki mnie obija. Zobaczę, gdzie mi planety atakują. Wow, tutaj nigdzie. A to chyba już nieaktualne w takim razie, no dobra. No to co, atakujemy sobie kolejne imperium. Czy może teraz polecimy? Teraz polatamy za przyprawą chyba. No. Dobra, tymi się zajmiemy za chwilę. Teraz sobie pozbieramy przyprawę, posprzedajemy ją. I możemy atakować kolejne imperium, myślę. Aż dozbieramy resztę, nie? Pieniążków, których nam brakuje. Okej, kolejna przyprawa. Dużo, dużo, dużo tych układów, mam dużo planet. Polecam ten styl życia generalnie. Strasznie przyjemnie jest. Teraz mój jeden statek jest tak potężny, że rozwalam wszystkim cyce, nie? Tego Amfiona dwójkę chyba straciłem. Poprzez stratę tieru, no właśnie. Tu mógłbym generalnie swoje kolonie usunąć. Żeby mnie to nie miliło. A nie, to Frykos trzeci. To na tamtym po prostu... A, to musiałem zebrać gdzieś po drodze już. Po prostu i tyle. Tutaj 20 żółtej. No, na tej żółtej to można ślicznie kosić hajsy. Oj, ślicznie. Piknie ładnie. Tutaj zielona przyprawa. Do grubasów po niebieską trzeba będzie polecieć. Niedługo to będzie tak, że po jednym przelocie będę miał 9-9 każdej, nie? To będzie w ogóle fajne. Żółta, 81 żółtej. Imperium Żłopacz. Dobra, zaraz ich ogarniemy. Na razie tutaj, na Minerwę trzecią. Pięknie, 28 niebieskiej przyprawy. Piękna cena. Piękna cena, moi drodzy. Polecam. Może za zieloną jestem w stanie trochę więcej dostać. Okej, okay, polećmy, co tutaj się dzieje. A to moich sojuszników atakują. Walić to. I tak ich zamierzam rozdupczyć, więc zajrzyjmy na Aurorę. 15 sztuk przyprawy, sympatycznie. 13. Bez rewelacji. Naprawmy się. Lajos. Ojejku, 5 sztuk czerwonej. Powinienem sobie tą planetę wykasować, bo to mi się nie opłaca czasowo, żeby w ogóle zaglądać, nie? Na Hezjodzie sympatycznie, bo 20 żółtej. No i tutaj kolejne 5 czerwonej. Bardzo skromnie. Mógłbym tam magazyny chociaż rzucić w sumie. Minios mi padł totalnie. Szkoda, bo to fioletowa przyprawa była. No ale nie można mieć wszystkiego. No i tutaj 20 zielonej. Sweet. Może wy chcecie pohandlować trochę? Czymś fajnym? Słabe te ceny. Chociaż za niebieską jest całkiem nieźle. Och! Och!
Może tutaj pohandlujemy. Co? Jakoś fajnie. 32 tysiące, śliczne. Lubicie moje pieniążki. Znaczy w sumie nie lubicie moje przyprawy bardziej. Bo pieniążki to ja od was biorę. Dobra, rozwiniemy sobie teraz tutaj kolonię, gdzie możemy. Tutaj jest w ogóle sympatycznie. Bardzo ładnie mi zbierają i dużo tej przyprawy mają. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Tutaj jest niebieska, ale trzeba ją rozbudować. No dobra, to wlećmy tutaj i rozbudujmy tą T2 troszeczkę. Na pewno kolonizatron raz. I magazyn zaraz. Tutaj trochę to miasto przerobimy. Trochę bardzo widzę. Standardowo wywalamy całą obronę, której i tak w sytuacji piratów dużo nie da. Dobra. W ten sposób. W ten sposób. W ten sposób. 96, ślicznie. Ekstra magazyn przyprawy. I tutaj budujemy drugą kolonię. Raz, dwa, dom, dom, rozrywka. Co jest, kurde? Rozrywka, rozrywka, dom, zakład pracy, zakład pracy, dom. Coś źle poustawiłem, no mniejsza. Zwijamy stąd. Bardzo ładna planetka T2, ślicznie rozwinięta. Ola jola. Kurwa, ale się wykosztuje na to. Jeden magazyn dosłownie. Ojejku, obok miałem tych, mogłem do nich podlecieć. No nic, dałem dupy. To nie był dobry pomysł. O, pięknie tutaj. O, jaka ładna cena. Tutaj u was chyba niekoniecznie muszę cokolwiek rozwijać, nie? Są dwie kolonie, jest magazyn. No i wydobycie można by poprawić, dobra. Zrobimy to. Bo to mnie dużo nie kosztuje, nie? O, bardzo ładnie. I tutaj też jest 28,80. Wywalamy wieżyczki. Dwa. Po co oni tyle tych wieżyczek stawiają? Nie trzeba je tego. No i tutaj coś dodamy. Tu jakiś domek. Tu jakiś zakładzik. Do zakładziku jakiś domek. I tu jakiś kolejny zakładzik. I tu jakiś domek. 76,80. Nie jest źle. Zobaczyć, stąd mamy kolejne porcje niebieskiej przyprawy. Kolejna plętka T2. I tutaj jest ta w ogóle taka bardzo rzadka. O, tutaj trzeba rozbudować, to pewne. Lecimy. Nawet nie wiem, po ile ta przyprawa jest warta, bo nigdy jej nie miałem dotąd. Okej. Ok, i domator, dokładnie. Rozrywka, ślicznie. I domek. I zakład pracy, i domek. I zakład pracy, i domek. Ślicznie, 105,60. Lecimy tu. Tu wstawimy magazyn, no to jest pewnik w ogóle. No i tutaj rozwijamy kolonię. Zakład pracy, domek. Domek, rozrywka. Zakład pracy. Nie,
Tutaj zakład pracy, tu domek. Tu domek. Tu rozrywka. Tu domek. Tu zakład pracy. 96, ok. Ślicznie. 0 na 20 różowej, takiej bardzo różowej przyprawy. Demeter dwójkę mi plądrują. Idę ogarnąć, co się dzieje. Tutaj. Wola jola. Idę do was, wola jola moje wy. Co tutaj się dzieje, pysiaczki? No idę już do was. Idę wam pomóc. Uciekają już, tak? No i co, cwery? Lecimy tam? Jest, dobrze, w chuj. Lecimy, kurwa, tutaj. Bardzo ładnie. Złodzieje już nie rabują. Wola jola. Wola jola, jak ładnie. 2,5 miliona. Więc jeszcze 1,5 muszę zarobić. Podbierajmy sobie przyprawę, gdzie możemy. W trakcie zakładania tamtych kolonii troszeczkę jej się tu zapewne nazbierało. I zobaczmy, po ile czerwoną mogę sprzedać, bo mam jej 96 sztuk. Słabo. Chcę przynajmniej dychę. Jak dychę gdzieś dostanę, to będzie zajebiście. Może tu? Tu jest zielona przyprawa. 11, może nie. Może nie. Ale polećmy na Acherona drugiego. I zobaczmy, co tutaj mi powiedzą. Powiedzą mi na pewno, że dostanę trochę żółtej przyprawy. 8 za niebieską, może niekoniecznie. A tutaj, tutaj dostanę dużo niebieskiej na Minerwie. Bo tutaj były brzuchacze. Okej. 18 na 30. I jak ceny? Bez rewelacji. Nie skorzystam. Okej, przelećmy sobie tutaj. Tu może nie. Na Hezjodzie jest 20 żółte, jeżeli się nie mylę. Dokładnie. 20 kafli, ślicznie. 7. Nie. Chociaż no za z tej czerwonej będę miał tyle, że się nie pozbieram, nie? Na minias nie lecę, bo jest zrujnowany całkiem. Kreuzus. Trochę zielonej przyprawy. 3,5 za żółtą, pogięło cię w życiu. Może wy mi dacie jakąś ładną cenę. Żłopacze. Śliczna cena. Bardzo śliczna cena. Kolejne 4 miliony są moje. Tu już 12 zarobiłem od kiedy tu jestem, no nie? Strasznie sympatycznie. Fioletowa przyprawa. 20 sztuk. Jaka ładna cena. Tych mam już 3. Bardzo ładnie. I milion do przodu. Na Kalajsa trzeciego zajrzymy. Bardzo ładnie. Nie patrzę cały czas, gdzie będę mógł czerwoną sprzedać. Wow, nice. Milion do przodu. Zobaczcie. Jak to ładnie leci, nie? 20 żółtej tutaj. Dobra, niech będzie ta 7 już. Tej czerwonej naprawdę mam bardzo dużo, więc... Niechaj tak będzie. Tylko pozbierajmy. Na Demeter dwójce. Powinno być dużo czerwonej. No, dyszka, bo dopiero zacząłem zbierać. Wola jola. Wola jola. Wola jola, Aurora.
Na urodze za 30 będzie. O, dycha. To musiałem niedawno zbierać. Eża dysza. Może w takiej cenie nie. Lećmy tutaj pozbierać. Tutaj skończymy odcinek. No to leci aż do tam, okej. Na tym Egeuszu. No tu mi ślicznie zbierają czerwoną w ogóle. 11 za żółtą to może nie jest cena, która mnie satysfakcjonuje. Tak 15 to jest minimum, nie? Tutaj mi ślicznie zbierają. Te planety są naprawdę ładnie rozbudowane. Dyszka za żółtą może niekoniecznie. Może tych niebieskich tu rozjebać. Denerwują mnie jakoś tak, że tutaj są. 33. Ślicznie. Prawie mam kolejną rakietę już. I to jest ta różowa przyprawa. Ciekaw jestem, po ile ona schodzi. 11 może nie. Ale polecę na przykład tutaj. A tutaj mają różową, to może nie. Chyba, że na Kryona drugiego polecę. Po 8 może nie. Tutaj też mają tą różową. Więc trzeba będzie to przejąć na pewno. Tu spróbuję zajrzeć. Imperium Zbrojak. Bez rewelacji. Absolutnie bez rewelacji. Dobra, moi drodzy, w tym momencie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Zagrajemy w Sport. Trzymajcie się, cześć!